Jedno z moich najbardziej ciekawych przeżyć, bardzo zresztą dramatycznych, a często mających również, że tak powiem, posmak humoreski, bo o czym za chwilę, to było uczestnictwo w patrolu, który jako ochotniczy patrol zgłosił się do pułkownika Wachnowskiego, dowódcy Starego Miasta. A o co chodziło? Wiadomo jest rzeczą, że po wybuchu powstania poszczególne dzielnice jak gdyby stały się niezależnymi, samotrzeć działającymi, powiedzmy, prawda, terenami i właściwie całą Warszawę można było podzielić na Stare Miasto, Żoliborz, Mokotów, Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, jeszcze do tego można dodać, powiedzmy sobie, prawda, Wolę, jeszcze do tego można dodać Czerniaków. Każde z tych dzielnic w zasadzie prowadziło swoją własną walkę, natomiast niektóre były bardzo uzależnione od środków łączności, bo wiadomo, w momencie, kiedy łączność zawodzi, sprawa dowodzenia staje się, że tak powiem, rzeczą bardzo trudną. Tak to było w wypadku Starego Miasta, które dzięki zupełnemu przypadkowi miały inne kwarce do radiostacji niż miała radiostacja, która pracowała u żywiciela na Żoliborzu. Do tego stopnia powiedziałem przedtem, że to były prawie że śmieszne okoliczności, ponieważ meldunki ze Starego Miasta szły do Londynu, z Londynu szły na Żoliborz i vice versa znowu wracały z Żoliborza via Londyn do Starego Miasta. Łączność Starego Miasta z Żoliborzem była o tyle ważna, że Żoliborz leżał po drodze do Kampinosu, a Kampinos, prawda, i ta niezależna Rzeczpospolita Kampinoska, jak ją nazywano, była ośrodkiem, powiedzmy, i terenem, gdzie alianci zrzucali duże, powiedzmy, ilości, że tak powiem, tychże pomocy w postaci kontejnerów ładowanych bronią, amunicją, radiostacjami, lekarstwami i to był teren, który, że tak powiem, bez szkód przejmował, powiedzmy, te zrzuty i jako, że Las Kampinoski chronił ich od takich czy innych niespodzianek. W związku z powyższym nie tylko, powiedzmy sobie, sprawy zaopatrzenia czysto militarnego, ale również pewne, że tak powiem, zasoby żywej siły powstańczej, bo tak jak się ocenia, żyjących, powiedzmy, działających w Kampinosie w momencie wybuchu powstania było ponad 1200 powstańców, żołnierzy, którzy byli pod dowództwem Szymona. Na nieszczęście pułkownik Szymon Krzyczkowski pierwszego dnia w czasie ataku na Bielany został ciężko ranny i znajdował się w szpitalu w zakładzie dla ociemniałych w Laskach, gdzie był, że tak powiem, pod opieką tamtejszych sióstr. Sprawę dowodzenia przejął Adolf Pilch, tak zwany Dolina, porucznik cichociemny, którego żołnierze bardzo cenili za jego, powiedzmy sobie, bojowe, że tak powiem, zasługi. A ponadto był to rzeczywiście bardzo, powiedzmy sobie, dzielny, znakomicie zorganizowany oficer. Dlatego też, powiedzmy sobie, ta dążność do łączności z Kampinosem od samego początku spędzała sens powiek dowódcą Starego Miasta. Trzy patrole, które wyszły ze Starego Miasta poprzez tereny dworca Gdańskiego, zginęły, nikt nigdy później nie dowiedział się, co z nimi się stało. No, wiadomo, że spadły w ręce Niemców i zostały, że tak powiem, zgładzone. Również próba przejścia kanałem, pierwsza próba użycia kanału ze strony Starego Miasta w kierunku Żoliborza była o tyle, że tak powiem, bardzo niefortunna, ponieważ właśnie na tym odcinku przebiegał burzowiec, który zbiera wszystkie ekskrementy i całą wodę, ponieważ tuż przy Bielanach, jak się rozpoczynają Bielany, prawda, jest ten główny kolektor, który jest odprowadzony do Wisły. Dopiero podwiązanie linii przez jednego z oficerów, dokładnie Jana Wojtowicza, od strony Żoliborza udrożniło tą drogę, także rozpoczęła się już później wędrówka łączników na trasie Stare Miasto Żoliborz, ale to nastąpiło grubo później. W tej sytuacji
12 sierpnia z plutonu Agaton, który wchodził w skład batalionu 5, dowodzonego przez majora Okonia, czyli majora Kotowskiego Alfonsa, zgłosił się do dowódcy Starego Miasta, pułkownika Wachtowskiego, z propozycją, ażeby otrzymać od niego dyspozycję i rozkaz, nie tylko, bo również odpowiednie meldunki, odpowiednie kwarce, i postarać się, że tak powiem, jeszcze raz dokonać próby przejścia przez pozycje niemieckie. Do tego patrolu, którego dowódcą był porucznik Stanisław Jankowski, pseudonim Agaton, podporucznik Stefan Bałuk, pseudonim Starba, zastępca dowódcy, Jan Wojtowicz, pseudonim Wojtek, członek patrolu, i Kazimierz Piechotka, pseudonim Jacek, podchorąży. Patrol wyszedł w nocy z 13 na 14 sierpnia i ostatnim budynkiem, z którego, że tak powiem, myśmy wyszli, był tak zwany żółty domek, w którym myśmy w jednym z mieszkań przygotowywali się do naszego przejścia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że znaleźliśmy jakąś kotarę, któreśmy pocięli na kawałki. Z tej kotary zrobiliśmy sobie onuce na nogi, przewidując, że to w pewien sposób wyciszy, że tak powiem, nasze te. To nie wyciszyło, natomiast narobiło nam bardzo dużo, że tak powiem, kłopotu, bo myśmy w końcu zaczęli się czołgać, bo musieliśmy się tylko w ten sposób, że tak powiem, przesuwać. Te zarośla i te krzaki, które były na tym terenie przy obrzeżach parku Traugutta, były tak, powiedzmy sobie, mało, powiedzmy sobie, chroniące przesuwające się sylwetki, że musieliśmy od samego początku bawić się w Indian, to znaczy czołgać. Ta zabawa nie byłaby tak bardzo, powiedzmy sobie, uciążliwa, gdyby nie pewna jedna bardzo śmieszna okoliczność, a mianowicie widocznie zapach tych, mówiąc brzydko, spoconych ciał przyciągał niesamowite chmary komarów, które cioły nas w sposób bezlitosny. Nastąpiła pewnego rodzaju bardzo zabawna sytuacja, a mianowicie, że w obliczu tego grożącego niebezpieczeństwa, no bo wiadomo było, czym by się skończyło, gdyby nas Niemcy dorwali, myśmy się, że tak powiem, zaczęli oganiać i powiedzmy sobie, walczyć z komarami, które nam odciągnęły, mówiąc po prostu, nasze, że tak powiem, zainteresowania tym, co my robimy. Także z jednej strony te komary odegrały pewnego rodzaju rolę, powiedzmy sobie, dosyć przykrą, a z drugiej strony w zasadzie również i pozytywną. Jest to może bardzo śmieszne ujęcie tego tematu, ale niemniej jak najbardziej prawdziwe. Tak rzeczywiście było. Jedną z pierwszych przeszkód, którąśmy, czołgając się przez te wszystkie zarośle napotkane, był bunkier. Nie wiedzieliśmy, ten bunkier był na straży wiaduktu dworca gdańskiego. Nie wiedzieliśmy, prawda, czy on jest obsługiwany przez załogę niemiecką. Dlatego też Staś wydał rozkaz Wojtkowi i Jackowi, podczołgajcie się jak najciszej i zobaczcie, że tak powiem, kto jest w środku. Naturalnie, trzymając odbezpieczone granaty, obydwaj koledzy nasi się podciągali do bunkra, a musieli to zrobić, że tak powiem, od tyłu, prawda, bo przez to okienko nic tego nie widzieli. Na szczęście bunkier okazał się pusty. Również okazała się pusta szkoła, o której widzieliśmy, która stała tuż na skraju tego nasypu, który towarzyszy kolei dworca gdańskiego. Otóż wiadomo było, że w tej szkole normalnie w czasie dnia urzędują Niemcy, ponieważ domyślaliśmy się ze strony ognia artyleryjskiego prowadzonego z Cytadeli, że musiał być tam jakiś obserwator, który dawał nawiary i, prawda, kierował, że tak powiem, ostrzałem Starego Miasta od tej strony. Ale Niemcy w nocy w tej szkole nie byli. Nie wiem, czy powiedzmy sobie uważali, że to jest poza, powiedzmy, zasięgiem powstańców. W każdym bądź razie również i ta szkoła była, że tak powiem, pusta. Natomiast pewnego rodzaju komplikacja rozpoczęła się w momencie, kiedyśmy się doczołgali do już tegoż nasypu, który bezpośrednio graniczy
szynami kolejowymi dworca gdańskiego. Zaczęliśmy się sturlać, że tak powiem, w dół i tu nastąpiła pewnego rodzaju bardzo przykra niespodzianka, ponieważ okazało się, że jesteśmy przed bardzo grzęskim, a właściwie zalanym terenem przez wodę. Widocznie jakaś pęknięta rura kanalizacyjna czy wodociągowa po jakimś wybuchu czy jakimś ostrzale, prawda, została, że tak powiem, uszkodzona i stamtąd olbrzymia ilość wody zalała właśnie ten przesmyk tego terenu, przez który myśmy musieli dostać na drugą stronę fosy. Bo proszę sobie uzmysłowić, że dworzec gdański leży w tak zwanym głębokim parowie, prawda? Czyli trzeba było najpierw zsunąć się z jednej strony tego parowu, przekroczyć kilkanaście linii kolejowych, które tam, że tak powiem, szyny, które tam leżały, a żebyś doskoczyć do drugiego parowu, na którego trzeba było się wspiąć, bo on już był po stronie, że tak powiem, Brzesko-Cytadeli. Kiedy zaczęliśmy chlupowtać tą wodą, prawda, pierwsze kroki, odezwał się karabin maszynowy, który stał na wiadukcie dworca gdańskiego. Najpierw poszły świetne pociski, oświetlające, że tak powiem, teren. Niemcy nas absolutnie wyraźnie na tle, że tak powiem, nocy zobaczyli. I rozpoczęło się, że tak powiem, już normalne ostrzeliwanie z broni maszynowej. Wiadomo, że już nie było wtedy, że tak powiem, wyboru. Myśmy co prawda najpierw wpadli w tą wodę. Następnie postanowiliśmy jedną rzecz zrobić, a mianowicie jakimiś, powiedzmy, skokami przezwyciężyć tą ostatnią zaporę do tej drugiej strony fosy, bo innego, powiedzmy sobie, wyjścia nie było. I tu stało się coś, a mianowicie jak Deus Ex Machina, nad Warszawą pojawił się jeden z alianckich samolotów. Był to samolot z załogą kanadyjską i wiadomo, że w tym momencie rozpoczęło się tak zwane teatrum. Reflektory przeciwlotnicze niemieckie rozpoczęły, że tak powiem, łapać wiązkę promieni tenże samolot, który leciał nad Warszawę. A uwaga Niemców, którzy nas ostrzeliwali, została na tę minutę, półtorej minuty absolutnie odwrócona, ponieważ to wszystko, co działo się nad nimi, przyciągnęło ich uwagę na tyle, że oni zaprzestali nas przez chwilę ostrzeliwać, prawda, i zainteresowali się tym, jak ja mówię, tym teatrem świetnym, który się rozgrywał poza nami. Niestety ten teatr okazał się tragedią dla lotników, a zbawieniem dla nas, ponieważ my, nie czekając, co będzie dalej, już biegiem bez osłony żadnej jakiejkolwiek i usiłowania się, że tak powiem, cicho posuwania, dopadliśmy tą drugą stronę fosy, wdrapaliśmy się na górę, a tam się zaczynała już tak zwane Nomens Land, ziemia niczyja, która właściwie była na wysokości tej ulicy, która biegnie do głównego wyjścia do Cytadeli, a po drugiej stronie tej uliczki znajdowała się pierwsza barykada powstańcza Żoliborza. Tak udało nam się niestety przy tej bardzo tragicznej roli, jaką odegrali ci lotnicy, ponieważ ten samolot został zestrzelony i spadł tuż przy ulicy Długiej i przy placu Klacińskich na ulicy Miodowej. Była to załoga kanadyjska, z której wszyscy zginęli. Ich śmierć uratowała nasze życie.